Kręteleczki, kręteleczki, chodźcie, chodźcie. A więc utrzymujemy formę, czyli robimy nadal takiej formie, w jakiej wam się podobało, relacje z giełdy. Tutaj jest coś dziwnie pomieszane, bo tutaj widzę, że szedłem z wózkiem, później już tego wózka nie będę miał. Tu jest początek z innej giełdy, a tu już będzie całe dalej, będzie giełda, nawet nie pamiętam daty, będę musiał sprawdzić później w Exifie i dopiero w tytule na YouTube'a wam dodać. W każdym razie było zimno z tego, co pamiętam, na tej giełdzie. No zimowe giełdy, wiecie, że zbyt wiele rzeczy na nich nie ma, ale jakiegoś bossa, jak widzicie, zawsze upolować można. Słuchajcie, w tej serii wrzucajcie pytania gdzieś w komentarzach odnośnie giełd. Ja będę starał się na jakieś ciekawsze pytania odpowiadać w kolejnych odcinkach. Póki co wybiorę pytania, które bardzo często do mnie padały z innych odcinków filmów, a mianowicie pytanie numer jeden takie to jest, co można kupić na giełdzie? No, powiem wam, łatwiej by było, gdybyście mnie na przykład zapytali, czego nie można kupić na giełdzie. Wiecie, zależy wszystko jeszcze od tego, na jakiej giełdzie jesteście i tak dalej. Wiecie, że ja ogólnie chodzę na 2, 3, 4 w zasadzie giełdy. Mówię tutaj o giełdzie Lubin, z której relacje tutaj widzicie. Mówię tutaj o giełdzie Wrocław Młyn oraz Wrocław Świebocki, tudzież Elektroniczna naprzeciwko. To są takie główne giełdy, na których ja bywam. Nie mówię, że nie będę na innych, ale czekam na troszeczkę lepszą pogodę, bo pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałem na Wrocław, to byłem bardzo zawiedziony, ale to było w styczniu. Wiadomo, że miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec będą zdecydowanie lepsze pod względem giełd. I teraz właśnie pytacie, co można na takich giełdach kupić. Powiem wam, że wszystko. O, tutaj teraz wam wtrącę, to widzicie takie wędkarskie siodełko ze skrytkami. Tutaj facet za nie chciał stówkę, a pod koniec tej giełdy ja kupiłem bardzo podobne, jak nie identyczne, za chyba złotych, ja wiem, około 3 dyszek zapłaciłem. Taka dygresja. Na giełdach można kupić wszystko. Najciekawsza, najdziwniejsza rzecz może, jaką widziałem na giełdzie, to taki bardzo, bardzo, bardzo duży biały akumulator żelowy. Jakieś dziwne miał oznaczenia. Pamiętam, że zacząłem, odpaliłem komórkę, chciałem zobaczyć, co to jest. Zacząłem wpisywać te oznaczenia, podszedł do mnie sprzedawca i powiedział, że to jest akumulator od czołgu. Myślałem, że robi sobie za mnie jakieś wielkie heheszki, ale nie. Faktycznie to był akumulator od czołgu. Więc powiem wam, że na giełdach możecie kupić no naprawdę wszystko, multum różnego rodzaju, no ciuchy, rzeczy samochodowe, bo to jest giełda też ogólnie tutaj samochodowa, to jest jedna kwestia, możemy kupić mnóstwo elektronarzędzi, rzeczy rowerowych, rowerów, tutaj uwaga, musicie wiedzieć, gdzie kupujecie, najlepiej tak jak tutaj widzicie sprzedawcę, który ma dużo tych rowerów, to będą bardziej ludzie tacy, wiecie, sprzedawcy. Zaraz wam powiem też, jak unikać rzeczy tak zwanych ciepłych, albo przynajmniej jak zdecydowanie zminimalizować ryzyko kupowania takich rzeczy. Także akurat rower, nie jestem pewien, pytałem się mojego przyjaciela, policjanta, mówił, że mogę zadzwonić, tylko że to do niego i on sprawdzi po numerach ramy, czy on nie jest poszukiwany, ale nie jestem pewien, czy jakby się zadzwonili gdzieś na komendę, czy też wam ewentualnie nie sprawdzą, czy rower jest z legalnego źródła, czy nie z legalnego. No w każdym razie, czy jest gdzieś zgłoszona jego kradzież. No jest to zawsze jakaś opcja. Co można kupić na giełdzie? No widzicie wszystko. Widziałem tam i siodła do koni, i zwierzęta można jakieś kupić, gołębie, no wszelkiego rodzaju budowlankę, betoniarki, lodówki, pralki, toalety takie te turystyczne. No w zasadzie powiem wam, że wszystko. I to nie jest tak, że na każdej giełdzie zawsze jest ten sam asortyment. To jest jeden wielki random. Raz coś będzie, raz czegoś nie będzie. Często są na przykład PlayStation 2, 3, często są Xboxy. Często jest taki asortyment, że w zasadzie zawsze go można znaleźć, tak jak na przykład wkrętarki, ale nie zawsze na przykład w dobrych cenach, nie zawsze jakieś konkretne rzeczy. Ja z doświadczenia pamiętam, że ile razy chciałem kupić coś konkretnego. Pamiętam, jak dziś, jak jeździłem, bo chciałem kupić obciążenie do sztangi. Jeździłem 4 giełdy z rzędu i nigdy go nie było. Kupiłem gdzieś indziej później, to było wiele lat temu, a od tego czasu, jak ostatnio chodzę po giełdach, to non-stop widzę jakieś obciążenia, gryfy, ławeczki, wyciągi, no jest tego mnóstwo. Ale jak wiecie, jak czegoś potrzebujecie, to tego nigdy nie możecie znaleźć. A znaleźć można na tej giełdzie, powtarzam raz jeszcze, wszystko. Tutaj pamiętam, jak otworzyłem te klucze, to pan na mnie strasznie nakrzyczał, zostawić, zostawić! To już sprzedane było, tak trochę w niekulturalny, że tak powiem, sposób powiedział, że to jest sprzedane już.
Tak samo ostatnimi czasy szukałem właśnie jakiegoś fajnego krzesła, fotela i nie mogłem nic takiego znaleźć. Ostatnio byłem na giełdzie, to był tego dosłownie wysyp. Wiadomo, że będą też rzeczy bardziej sezonowe, typu na przykład kosiarki, jakieś rzeczy ogólnie spalinowe, takie na działkę. One będą bardziej sezonowo występowały. Na przykład w kwietniu był jeden wielki wysyp deskorolek, hulajnóg, jak tam się odmienia, i tego rodzaju rzeczy było dosłownie mnóstwo. Przed zimą wiadomo, będą rzeczy, jakieś łopaty do śniegu, te do choinek, podstawki. No wiadomo, że są też rzeczy, które są bardziej wystawiane sezonowo. Teraz druga kwestia. Często było, jak kupywałem jakieś gówno burze, w komentarzach się robiły, że ho, 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 ten sprzęt jest kradziony. Bo nie można, bo ktoś sobie na przykład nie wyobraża, że Niemiec może 10-letniego niebieskiego Boscha wywalić i stwierdzić, że jest mu niepotrzebny. No to dobra, może powiem wam, jakie są główne źródła pochodzenia tych wszystkich rzeczy. Pierwsza kwestia, szczególnie jakieś meble, i jak widzicie, że sprzedawca ma taki totalny random, rozpieprzone różne rzeczy, w sensie rozpieprzone, że nie wiem, szklanka, kubek, akumulator, czołga, lodówka, wiecie, całkowicie asortyment nie mający jednolitego związku, to będą często rzeczy z wystawek. I to nie są takie wystawki, co są ogólnodostępne, tylko ci ludzie już mają od lat wyrobione jakieś tam kontakty i jeżdżą. Jak chcecie, mogę wam pokazać, mogę kupić tą listę tych wystawek, to kosztuje tam 30 zł, mogę pojechać na 2-3 do Niemiec i zobaczycie, że te wystawki, co są tak ogłaszane, to są raczej lipy. Więc pierwsze źródło pochodzenia to są właśnie wystawki, których jest już w zasadzie coraz mniej. Kiedyś z tego ludzie więcej żyli. Kolejna kwestia, kolejna grupa to są ludzie, to są na przykład ludzie, którzy skupują rzeczy na przykład z zamykających się firm. Powiedzmy, jest jakaś duża firma, splajtuje bądź wymienia sobie sprzęt na nowszy. Oni tam te rzeczy często albo wywalają, albo po taniości sprzedają. Często też muszą, na przykład w niektórych krajach za wyrzucenie muszą płacić opłaty utylizacyjne. One są duże. To jest Proxon, jak pamiętam, kupiłem go za chyba 4 dyszki. No tutaj mi się fartnęło. Tak, Proxon. Także fajny kluczyk dynamometryczny. Także kolejne źródło to są na przykład sprzęty, które są na przykład uszkodzone, tak zwana retura, na przykład z Anglii czy z innych krajów. Są też sprzęty na przykład z dużych marketów w niektórych krajach. Tak w skrócie wam powiem, jak to wygląda. Jest na przykład duży market, załóżmy, niech to będzie jakiś Auchan, Real czy inny market. Mają jakiś asortyment i zostały im powiedzmy po 2 sztuki, 3 sztuki. No ale muszą go wyzbyć się z magazynu, bo powierzchnia magazynowa też kosztuje. Utrzymanie powierzchni magazynowej, żeby coś mogło sobie leżeć, kosztuje. Więc im jest taniej wywalić, inaczej, dać to pewnym firmom, są takie 2-3 duże firmy, które to po prostu skupują albo za grosze, albo po jakichś cenach. I u nich możecie to później kupować na palety. I to są często rzeczy całkowicie sprawne. Często w nich będzie brakowało, na przykład ładowarki może w niej brakować, albo coś takiego. Kolejna grupa to są rzeczy, które są po prostu z gwarancji, jakieś zwroty gwarancyjne, jakieś delikatne uszkodzenia i tak dalej. To też wszystko trafia właśnie do tego rodzaju firm, o których wam wspominam. Trafiają tam też rzeczy, które na przykład ktoś, tak jak u nas w markecie, kupicie coś i chcecie to oddać, bo coś, powiedzmy, nie wiem, coś wam się nie spodobało, nie podpasowało. U nas w markecie działa to tak, że wiecie, wezmą duct tape'a, opitolą to dookoła ten plastik i pójdzie to wszystko na półkę. No w innych krajach tak niestety, albo stety nie jest i taka rzecz idzie po prostu, to jest strata dla sklepu i to idzie na wywalenie, czyli właśnie też do takich firm, o których wam już wspominałem. Jak właśnie wystrzegać rzeczy, które mogą być lewego pochodzenia, czyli gdzieś buchnięte z budowy i tak dalej, bo nie twierdzę, że takich rzeczy na giełdzie nie ma, aczkolwiek to jest raczej sporadyczność, przynajmniej na tej giełdzie, na której ja chodzę. Często będziecie widzieli, że człowieczek sobie sprzedaje cicho, ciemny i bardzo szybko chce to sprzedać, bardzo niskie są ceny, prawdopodobnie będzie bardzo mało asortymentu i tak dalej. No to wtedy już powinna wam się zapalić lampka. Często da się zobaczyć, że ktoś na przykład jest kompletnie niezorientowany w tym, co sprzedaje. Albo jak będziecie widzieli, że to jest naprawdę sprzęt, który, nie wiem, używany, chodzi po 1500, ktoś wam chce to sprzedać za powiedzmy 20, 40, 50 albo 100 zł, to też wam się powinna zapalić jakaś lampka. Ja głównie polegam na sprzedawcach, których zdecydowanie znam, czyli wracam do nich i od nich cały czas kupuję. Wtedy wiem, że się w nic dziwnego nie wpakuję. Rzadko kupuję gdzieś pojedyncze jakieś rzeczy.
I czasami zdarza mi się, tak jak mówię, właśnie zobaczyć coś, o czym wam wspominałem, że sprzęt jest ewidentnie lewy, koleś kręci się z nogi na nogę, bo szybko chce się stamtąd zawinąć. Na takie coś musicie naprawdę uważać. Często też różnego rodzaju sprzęty to są jakieś wyprzedaże po osobach zmarłych, typu na przykład zmarł komuś ktoś z rodziny, miał cały stryk tego zawalony i tak dalej. Ludzie też to gdzieś, albo handlarze to skupują, albo ci ludzie często to sprzedają, albo też starsze osoby często sprzedają swoje jakieś stare rzeczy, które im się tam magazynowały. To raczej w Lubinie rzadko występuje, to częściej spotkałem właśnie we Wrocławiu na Świebockim, takie asortymenty można kupić. Często też różnego rodzaju serwisy się wystawiają ze swoim sprzętem, jakieś serwisy elektronarzędzi, serwisy komputerowe i tak dalej. Tutaj taka nawiązka, zobaczcie, widzicie tą walizkę, Wiśnia kiedyś o nią się pytał u tego faceta, to jest taki zielony bus. Kiedyś wam mówiłem, że z tym facetem prawie poszedł taki duży dym, to jest dziwny koleś. Kiedyś się schyliłem, żeby zobaczyć, miał w koszu dwie wkrętarki. Podniosłem jedną wkrętarkę, a ten do mnie z mordą i z zaklęciami leciał, że ja mu robię burdel i tak dalej. To jest jedyny sprzedawca, który, była tam mocna dosyć spina i dobrze, że Wiśnia jest spokojny i mnie trochę powstrzymał. Nie wiem, on tam chyba z synem jest czy z kimś i jego syn też. Pierwsi zaczęli rzucać zaklęciami jakimś Wiśnia, właśnie tą walizkę, co widzicie tutaj kiedyś chciał. Podszedł i chciał ją otworzyć, jak facet do niego zaczął się drzeć, żeby mu to zostawił, że mu to połamie, że mu to popsuje. Jak ja tam była za dyma, to jest właśnie koleś, którego unikam, on w ogóle ma jakieś dziwne rzeczy. A to, co widzicie, Wiśnia trzymał w ręku, facet mu powiedział za to 400 zł. Także sytuacja tak wygląda. Także to były takie dwa główne pytania, które często się przewijały. Mam nadzieję, że pokrótce, chociaż wam opowiedziałem, wiadomo, że czas mamy dosyć ograniczony na tym filmiku, ale mam nadzieję, że wam powiedziałem o jakichś tam pochodzeniach rzeczy i o tym, co można kupić na giełdzie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach pod tymi filmami. Będę starał się w kolejnych relacjach z giełd odpowiadać właśnie na te wasze pytania. No tymczasem co, moi drodzy? Pamiętajcie, zostawić tą łapkę w górę, zobaczcie sobie jakieś linki pod filmem, może coś ciekawego, może wam się coś spodoba. Dzięki za to, że jesteście, że lajkujecie. No i co? Do następnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się i hejka! PS, tutaj właśnie widzicie ten sprzęt, który wam mówiłem, który pochodzi na przykład z Anglii. To są sprzęty nowe, działające. One są właśnie z marketów, które widzicie, to są Erbauer, McAllister. I nie widziałem tam żółte, to może były Stanleye. Markety często to właśnie, tak jak mówiłem, mają ostatnie sztuki i to oddają, tudzież odsprzedają za grosze. Na kupić już na giełdzie nie można za bardzo za grosze, no bo to już trochę stówek kosztuje, ale jest to sprzęt całkiem fajny i sam z takich źródeł sprzęt posiadam i jestem naprawdę zadowolony. A to by było koniec PS-a. Trzymajcie się, drodzy. Hej.